Agnieszko, prezencik. Stałam, słuchajcie, pierwsza. No. I przyszedł do ciebie Mikołaj. No, i to jest prezent. I? O, koszulka fajnie, super, chciałem ją. Tak? No, dzięki. Proszę, to Mikołaj. To Mikołaj, super, Mikołaj jest fajny. Twój prezent będzie dopiero na święta, bo masz większy. Dobrze. I pokazuję wam teraz już tą koszulkę, bo wcześniej była folii, nie chciałam jej otwierać. To jest ta koszulka. Katra mi się podoba jeszcze taki sweter, ale tak jak wam mówiłam, jest trochę droższy. Zrobię jeszcze test zapachu, bo jeszcze tego zapachu nie miałeś. Miałem mi się kiedyś. Bardzo podobał. Miałeś kiedyś? Tak? Mi się bardzo... A ja ci chyba kiedyś go kupiłam na 18. Co? Tak mi się wydaje, tylko no. Malutką butelkę. Piękny jest, nie? No fajny. Fajny, fajny. No to super. Ja, słuchajcie, będę taką dobrą dziewczyną, że robię śniadanko, Katra zażyczył sobie jajecznicę z boczkiem, a ja zrobię sobie śniadanie na słodko, także biorę się do roboty. Śniadanko zjedzone, ogarnęliśmy się i jedziemy teraz na spotkanie do kawiarni. Takie spotkanie, można powiedzieć, biznesowe. Dobra, kaser plan jest taki, że teraz lecimy na spotkanie, a potem jedziemy do biura po prezenty dla dziewczyn. Dla twojej siostry i dla mojej siostry mikołajkowe. Mamy dla dziewczyn coś super. W dzisiejszym vlogu w ogóle powiem wam też coś super, także zostańcie koniecznie do końca vloga. W sumie to jest śnieg, ale nie jest jakoś specjalnie zimno. Ubraliśmy sobie dzisiaj z Katrem bardzo podobne sweterki. Mamy z tamtego roku, pokaż swój. Czy nie podobne, tylko takie bardzo. Same? No, troszkę się różnią. Tak? Ciutko się różnią, więc są bardziej bardzo podobne. Ja w sumie trochę żałuję, że nie wzięłam sobie czapki, bo mi zimno w uszy już. Serio? No, ja tak mam. Przyjechaliśmy do Pogoli, to są coffee i chyba jest zamknięte. No i niestety zamknięte, ale może zadzwoń, może tutaj Zuzi. Powiedz jej, bo bez sensu będzie parkowała tutaj. A McDonald's tutaj nie jest otwarty? U góry? Chodź, może zobaczymy. Tam też można usiąść, niepewnie. Jak będzie otwarte, no to lepiej, nie? Gdziekolwiek. Niż jechać znowu gdzieś. I McDonald's oczywiście niezawodny, na szczęście otwarty. Więc chociaż tyle, bo mamy gdzie usiąść, bo tutaj już nie ma chyba w Pogorzelu innego miejsca. Ani obok gdzieś. Jesteśmy po spotkaniu i tak jak wam mówiłam, wpadliśmy teraz do biura, ponieważ chcieliśmy naszym siostrom przedpremierowo dać produkt, nowy produkt Wowkow. Mamy spakowane, możemy pokazać. Możecie w sumie już teraz zgadywać w komentarzach, co to będzie. Mamy dwa foliopaki, taki kształt, a ja na końcu vloga wam zdradzę, zobaczymy, czy zgadniecie. Także jedziemy teraz do siostry Kacpra, zawieź jej... Nie dawaj tego chyba. Także jedziemy teraz do siostry Kacpra, zawieźć jej nowy produkt i jeszcze naszykowałam kosmetyki, a później jedziemy do moich rodziców na obiad. No i wtedy też Wiktorii wręczę tak samo nowy produkt i kosmetyki. Śmieję się, bo przed chwilą powiedziałam, jaki to będzie nowy produkt, ale Kuba, który montuje mi vlogi, musi to wyciąć. Także no, jedziemy. Jedziemy, zima. Fajnie. Fajnie? Fajnie, bo bokiem latam. Co robisz? Bokiem latam. Kazuj, tutaj dumny, słuchajcie, bokiem lata. Kacper! Mądry jesteś! Dostałam zawału, otwieraj tą bramę. Prezent dla Karoli, siostry Kacpra wręczony. Przyjechaliśmy teraz do moich rodziców. Cześć, dzień dobry! Pani jeszcze sprząta? Dzień dobry, Paruś! Chodź tutaj, pokaż! Pokaż, pochwal się, pokaż! No pokaż! Chodź! Ale masz flaminga, super! Przyjechał też do ciebie, do Mikołaja, nie wiem czemu. Co to jest? A co to jest? Co chciałaś? Wiele! Co chciałaś? Nie nagrywaj, że... Pięknie wyglądasz! Naturalna piękność! Pokaż to masz. Zalejka jesteś. No ma dostała na oczka do spania. Ładnie wyglądasz, naprawdę wyglądasz ładnie. Nawet nie widać, że jesteś w makijażu.
Wszyscy ci napiszą na pewno w komentarzach. I jeszcze tam masz bronzer. Ja po prostu we własnym domu się będę stresować. Sprawdzałam, co Mikołaj ci dał, więc dlatego wiem. Bardzo się cieszę. Trzeba mu podziękować. Straciony prezent. Dobrze. Wiktoria dostała już nowy produkt Wowka. Jak wrażenia? Bardzo fajne wrażenia. Podoba się? Tak? Tak. No to musicie poczekać do końca vloga i ja już pokażę wam, czym jest nowy produkt. Pokażę wszystko ze szczegółami. Też przyszedł kolejny już Mikołaj u rodziców. Pięknie, piwo to opuściłam, sorry. Pyszne. Mamy chyba pierwszy słodki, co? Kalendarz. Poprzednie są takie zdrowe od mamy, od rodziców. Wracam teraz od rodziców, jeszcze jestem już u nas w bloku i podjechałyśmy jeszcze z mamą na chwilę do Auchan. I słuchajcie, w Auchan kupiłam takie szufladki do organizacji szafki. Udało się dogadać z tatą, żeby złożył mi tą szafkę, bo Kacper chciał koniecznie jechać do biura, już przygotowywać wszystko przed pre-sale'em, aż tata złożył mi szafkę, także mam już szafkę gotową. Mogę teraz wrócić i sobie wszystko poustawiać. I zobaczcie, w tym miejscu, gdzie wcześniej stał ten stojak, stanęła teraz szafka. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z wilgocią. Przed pracą poleciał nam tutaj karton z Kacprem. Przed zamontowaniem zrobiła się dziura. Na szczęście te zasłonki są tanie, także muszę po prostu kupić nową. Na ten moment jest z takimi dziurkami. No cóż. A szafka prezentuje się w ten sposób i w środku mamy półeczki. Więc sobie wszystko fajnie przełożę na sam dół. Dałam sobie rzeczy do prania. I zaczynamy sobie od kalendarza z The Body Shop. Dzisiaj otwieramy szóstkę, czyli Mikołajki. Okej, tu jest szóstka. Coś lekkiego chyba. I mam tutaj muślinową taką ściereczkę, taki ręczniczek muślinowy do osuszania skóry. Ciekawe jak to... Nie jest w sumie zbyt przyjemne dotyku. Na pewno to nie jest ręczniczek z setu pielęgnacyjnego Wowka. Taka bardzo cienka tkanina. No dobra, nie wiem, czy mi się to przyda. Nie wiem w sumie sama, do czego dokładnie to jest przeznaczone. Okej, myślałam, że na Mikołajki będzie coś lepszego w kalendarzu z The Body Shop. Ale dobra, lecimy z kolejnymi. Zawsze w szóstkach są fajne rzeczy. Więc mam nadzieję, że następnym czymś mi już zaskoczą. Kalendarz Sinseya. Szóstka tutaj jest dość spora. O, i tutaj mamy dzisiaj naszyjnik i dwie pary kolczyków. Kalendarz z Linda od rodziców, który dzisiaj dostałam. Otworzymy. No i dobra, otworzymy sobie dzisiaj tylko szóstkę. Co prawda mam 6 czekoladek do zjedzenia, ale na noc nie chcę tak jeść 6 czekoladek, więc spróbuję sobie tylko to, co mam w szóstce. Mam misia takiego. Chyba jeszcze nigdy nie jadłam tych misi. Z Linda. No, pyszne. I kalendarz z jedzonkiem. O, wychodzą mi drzwiczki. I wyciągamy. Suszone owoce. Banan i truskawka. Mega. Do jogurtu. Według mnie mega, mega fajnie. Jadłam to muesli z jednego z pierwszych okienek i było też pyszne, więc polecam wam w ogóle ogólnie ten kalendarz, jeśli lubicie takie rzeczy. No bo to do jogurtu naprawdę sztos. I kochani, obiecałam wam, że pod koniec vloga pokażę wam nowy produkt Wowkau. I nowym produktem Wowkau jest koszulka, nowy t-shirt. Jest to t-shirt zupełnie inny niż poprzedni, który mieliśmy. W totalnie innym klimacie, w innym vibe'ie. Oczywiście produkowany w Polsce z najlepszej jakości materiałów. Tadam! Jasno-różowy, cute t-shirt, good vibes, haft. Wyhaftowany mamy uśmieszek, taki delikatny, biały i haft czerwony, only good vibes. I po drugiej stronie mamy nadruk, po drugiej stronie mamy people comes and go, that's life, ludzie przychodzą i odchodzą, takie jest życie. Mega fajny cytat, ja lubię go powtarzać, jakby często to jest takie gdzieś tam motto w mojej głowie, no bo tak niestety jest. Nie można się przejmować tym, że ktoś wydaje nam się super, pojawi się w naszym życiu i po prostu w pewnym momencie możliwe, że odejdzie z naszego życia.
Więc mamy taki nadruk. I tak wygląda t-shirt, przymierzam wam, pokazuję. To jest rozmiar S. Te t-shirty są oversize'owe, super do wkładania do jeansów lub puszczenia luzem. Już przymierzam. I tak prezentuje się rozmiar S włożony w spodnie. Jak dla mnie wygląda naprawdę mega. Tutaj macie możliwość zobaczenia jeszcze, jak to wygląda z tyłu. Jak dla mnie sztosiwo. Bardzo przyjemny, miękki materiał, dobra jakość, nie będzie wam się kulkować, mierzwić, dziurkować. Także zapraszam do zapisywania się w linku. Jeśli oglądacie ten film w dniu premiery, to są Mikołajki, jeśli dzień później to jest po Mikołajkach, więc zostawiamy was z pre-sale'em, z przedpremierą koszulki w dniu Mikołaja 6 grudnia, więc sprawiajcie sobie t-shirt w formie prezentu. Dzięki za oglądanie, widzimy się w jutrzejszym Vlogmasie, pa!